na ulicy, widać jak z żurnala stroje najmodniejsze barwy, kroje. Na sukienkach kropki, kwiatki, tu koronki, tam znów kratki. Dawno temu w gęstej dżungli zdarzyło się coś niezwykłego. Pewnego dnia zwierzęta siedzące nad rzeką dostrzegły dziwny przedmiot płynący po wodzie. Na pewno fajnie, mile spędzony czas z dziećmi. Chyba jak dla każdego człowieka radość dziecka na twarzy to jest coś naprawdę fajnego. I na pewno częściej będziemy musieli odwiedzać tutaj dzieci, bo na pewno fajnie spędzony czas z nimi. Pobawiliśmy się, poczytaliśmy bajki. Emocje były, bo myślę, że to było takie spotkanie trochę dwóch światów, światu sportowego, czyli chłopaków, sportowców, z naszymi dziećmi, maluszkami. I myślę, że to emocje były po obu stronach, ale było bardzo fajnie, a przede wszystkim finał był fajny, kiedy już sobie wszyscy dali piony i właściwie nie chcieli się rozstawać. To było najcenniejsze z tego. No ta radość dzieci na twarzy, to na pewno utkwi w pamięci i gdzieś tam na początku to było jakieś tam nowe doświadczenie dla nas, ale z biegiem czasu wszystko fajnie tutaj, dzieci się z nami razem bawiły i tak jak pani dyrektor powiedziała, jak się już mieliśmy żegnać, to dzieci niechętnie wychodziły z klasy. To już jest piąty nasz bieg. Bieg przeciw przemocy, to też tak trochę tematycznie chcemy wszystkim zwrócić uwagę na ten problem, na problem krzywdzenia dzieci, na problem, że dzieci są i powinny być pod ochroną dorosłych, że dorośli są odpowiedzialni za dzieci i że mają obowiązek ich chronić. To jest taki właśnie bieg, który ma to przesłanie. No i drugie takie, że chcemy integrować wszystkie środowiska, ponieważ zapraszamy właśnie tutaj szkoły, przedszkola, przedstawicieli różnych instytucji. Serdecznie zapraszamy na bieg przeciw przemocy. I środki, które będą uzbierane, będą przekazane na rozwój dla młodych piłkarzy.